Sutta o trzech truciznach świata. Kiedy błogosławiony przebywał w Savatthi, król Pasenadis Kosala, usiadłszy w stosownym miejscu, zwrócił się do błogosławionego tymi słowami. Czcigodny panie, ile czynników, które powstają w świecie, przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i niewygodę. Wielki królu, trzy czynniki powstające w świecie przynoszą ze sobą szkodę, cierpienie i niewygodę. Które trzy? Wielki królu, chciwość powstająca w świecie przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i niewygodę. Wielki królu, nienawiść powstająca w świecie przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i niewygodę. Wielki królu, dezorientacja powstająca w świecie przynosi ze sobą szkodę, cierpienie i niewygodę. Tak jak bambus jest rujnowany przez swój własny owoc, tak samo człowiek o złym umyśle jest rujnowany przez chciwość, nienawiść i dezorientację.